Księgi deuterokanoniczne, czyli wtórnokanoniczne, termin używany w katolicyzmie i prawosławiu na określenie tych spośród ksiąg Pisma Świętego Starego Testamentu funkcjonujących w kanonie tych wyznań, których nie zawiera Biblia hebrajska. Czyli w prawosławiu mamy machabejskie, mądrości, Syracha, Tobiasza, Judyty, Barucha, trzecia Ezdrasza, modlitwa Manasesa i psalm 151. W katolicyzmie przyjęli trochę mniej, bo oni nie oparli się całkiem na Septuagincie. Więc mamy tylko machabejskie, mądrości, Syracha, Tobiasza, Judyty, Barucha. No i oczywiście dołożyli jeszcze w Danielu 13-14 rozdział i fragmenty Estery. Co to jest ta Biblia hebrajska? Kliknijmy na to. Jest tak zwany Tanach. Tanach składa się z trzech części. Czyli Tora jako prawo, Nevi'im, prorocy, Ketuvim, pisma. Tora jest to pięcioksiąg Mojżesza. Prawda? Potem mamy prorocy, Nevi'im, Księga Jozuego, sędziów, Samuelów, królów i późniejsi prorocy, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i 12 mniejszych proroków. Ozeasz, Joel, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Michaasza, Nachuma, Habakuka, Sofoniasza, Egeusza, Zachariasza, Malachiasza. I pisma, Księga Psalmów, Przysłów, Hioba, Pieśni, Rut, Lamentacji Jeremiasza, Księga Koheleta, Księga Estery, Księga Daniela, ale tylko do 12 rozdziałów. Ezdrasza, Nehemiasza, Ezra i Księgi Kronik. Nie ma tu Księgi Machabejskiej żadnej, ani Mądrości, ani Tobiasza i tak dalej, bo to są apokryfy. Dlaczego to są apokryfy? No bo nie są natchnione. I powstały w najpóźniejszym okresie dziejów Izraela. Drugi, trzeci, pierwszy wiek, zależy jak ktoś tam datuje. Prawda? Za Tanach byli odpowiedzialni doktorzy prawa, faryzeusze też, którzy badali pisma. Jeżeli coś się nie zgadzało z prawem Bożym, czyli z Torą, pięcioksięgiem, odrzucali to jako herezja. Dlatego te księgi się nigdy nie znalazły w składzie Tanachu. To jest herezja, to jest apostazja. Kanon Biblii. Kanon. Zbiór lub spis ksiąg uznanych za autentyczne i natchnione Pismo Święte, Biblię. Ustalenie kanonu jest ściśle związane z uznaniem Biblii i jej poszczególnych części za dzieło powstałe z inspiracji Boga. Nie ludzi, ale Boga. Zjedźmy na dół. Stanowisko kościołów. Prawosławie i katolicyzm idą ramię w ramię. Mimo, że się prawosławie odłączyło po jakimś czasie, ale i tak uznają apokryfy. Prawosławna Biblia to jest Septuaginta, która zawiera apokryfy w najwięcej z nich. Katolicyzm dopiero na Soborze Trydenckim w sposób ostateczny zatwierdził kanon Kościoła katolickiego, składający się z 46 ksiąg Starego Testamentu lub 47, jeśli za odrębną księgę uznać list Jeremiasza, który w wydaniach katolickich stanowi 6 rozdział Księgi Barucha oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu. Sobór Trydencki zamknął też wszelkie dyskusje wewnątrz Kościoła na temat ich kanoniczności 8 kwietnia 1546 roku. Za kanon przyjęto te księgi, które znalazły się w Wulgacie. Oczywiście, że tak. Czyli dopiero w 1546 roku uznano te księgi apokryficzne jako natchnione. Czyli przez ponad 1200 lat istnienia tak zwanego Kościoła katolickiego, te księgi były jako przeklęte. Nagle, bum, cyk. Wow! Są natchnione. Czary mary. Alleluja!
Niesamowite. Dlaczego uznano Wulgaty jako podstawę? Dlaczego Septuaginta? Co to jest Septuaginta w ogóle? Kliknijmy na to. Septuaginta oznacza rzymską literę 70, czyli została spisana przez 70, przetłumaczona z aramejskiego i z hebrajskiego na grekę przez 70 tłumaczy. Przykład ten powstał między 280 a 130 rokiem przed naszą erą w Aleksandrii. I tu już jest problem. Aleksandryjczycy, gdy czytamy o nich w Nowym Testamencie, wtedy niektórzy z synagogi zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków oraz tych, którzy pochodzili z Cylicji i Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którym mówił. Postawili więc ludzi, którzy zeznali: słyszeliśmy, jak mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu. Tu mamy wzmiankę o Aleksandryjczykach. I to nie ma nic dobrego z nimi, bo oni zupełnie wierzą w inne doktryny. Ja bym ich nazwał jako pierwsi świadkowie Jehowi. Oni nie uznawali boskości Jezusa Chrystusa. Nie uznawali dużo rzeczy, tak samo jak świadkowie Jehowi. I nie mogli zgodzić się z tym, co Duch Święty mówił w Szczepanie. To był tak natchniony Duchem Świętym, że aż świecił. I Septuaginta właśnie była spisana przez tych Żydów, którzy mieszkali poza ojczyzną w Egipcie, w Aleksandrii. Tu mamy to. Więc trzeba się modlić do zmarłych, prosić ich o wstawiennictwo za nami, czy to do zmarłych w piekle, czy to w niebie, gdziekolwiek. Czy jaka jest wola Boga? Jaka wola Boga? Nie nasza wola, ale wola Boga w tym temacie. A więc tak, co mówi Tora? Nie będziecie robić żadnych nacięć na swoim ciele za umarłych, ani czynić żadnego piętna na sobie. Ja jestem Pan. Później czytamy w Izajaszu. A gdy będą wam mówić, radźcie się czarowników i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą, powiedzcie, czyż lud nie powinien radzić się swego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? No, więc jak mówi Bóg? Jaki mamy przykład w Biblii kogoś, kto się radził umarłych? W pierwszej księdze Samuela 28, 13, 14 czytamy. Saul umarł na skutek własnego przewinienia, które popełnił wobec Pana, przeciw słowu Pańskiemu, którego nie strzegł. Zasięgał on nawet rady u wróżbiarki, a nie radził się Pana. On więc zesłał na niego śmierć, a królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego. Czyli za to, że się radził umarłych, Bóg go zabił. W Księdze Objawienia Jan widzi anioła, a ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem, a gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon. Lecz powiedział do mnie: nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi, prorokami i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon. To Boga masz czcić i wielbić. Nie zmarłych. Tylko i wyłącznie Boga Ojca. I Bóg był na ziemi, a jego imię Jezus, Chrystus, Nazareński, Syn Boga Żywego, Bóg Żywy Prawdziwy. Bóg może tylko zrodzić innego Boga. Więc to mówi Jezus Chrystus w Ewangelii Jana. A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.
A jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię. Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. A więc jasno i wyraźnie jest napisane, że mamy w imię Jezusa Chrystusa, do Jezusa Chrystusa się modlić, nie do zmarłych ludzi, ale do Boga żywego, jednego, prawdziwego. Bo taka jest Jego wola, aby w Synu był uwielbiony Ojciec. Amen.